Słuchaj, mnie interesuje kebab w pączek. Co? Wstawaj, nie udawaj. Grzeszku, kogo wkręcamy, mów szybciutko, no. Mojego kumpla Mustafy jest Arabem i po prostu ma hutownię tego kebabu. Fajnie, super, jak ja się cieszę, zadzwoniliście. Grzeszku, ja się spokojnie. Cieszę na podwójną baraninę w tych samych pieniądzach. Co, on ma tam wołowinę kurczaka, nie? Pewnie. Tak, wołowinę kurczaka, baraninę. Tak. Salam alejkum, Mustafa. Moje oczywiście. Oto Karbong, witam serdecznie. Ja mam taką małą gastronomię w Siemianowicach. Witam, bo dzisiaj tłusty czwartek, Mustafa, prawda? No. Słuchaj, mnie interesuje kebab w pączek. Co? Jak kebab w pączek? Baranina, mieszany sos, zamiast róży i w pączek wsadzamy kebaba. No nie da się takie coś zrobić. Jak się da zmierzać czosnkowy, się da z pikantnym, to się i da zrobić pączek w baraninę. Baraninę w pączek. No nie wiem, nie słyszałem jeszcze o takie coś, żeby takie coś zrobić. Mamy szansę być pionierami, wiesz. Wygrywają ci, którzy robią rzeczy w życiu po raz pierwszy. No jasne. No. Słuchaj, czy ty masz maszynę do opiekania? Jak by wyglądała taka maszyna do opiekania pączek w kebab? No mam taką za 1200 zł. O, słyszę, że to nie są tanie rzeczy. No nie, no. Słuchaj, a po znajomości? No nie, a kto mówi? No, Grzegorz mówił, że kto jak to, ale Mustafa to nas dużo nie będzie liczył. Prawda. Za pączek w kebab i faworka w kebab i wszystko inne. Zapraszam na magazyn, zobaczysz tę maszynę. No, proszę, czy na magazynie słychać RMF Max, czy nie? Proszę? Czy RMF Max słychać na magazynie, radio. Mustafa? Nie działa już RMF. Naprawdę? Radio. Grzesio! Jestem. Radio jest do naprawienia u kolegi. Mustafa, mamy cię zaświęcony przez radio RMF Max. A, witam. Hity na Maxa.